przegrywa mecz z Unią Oświęcim. Jak ocenisz to spotkanie w waszym wykonaniu? Myślę, że było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Brakowało tylko tej jednej bramki, gdzieś tam Unia przechyliła te szale na swoją stronę, ale gdybyśmy tam wykorzystali może te przewagi, to myślę, że mecz byłby na naszą korzyść. Myślisz, że ten mecz z Unią to był taki pierwsze poważne wyzwanie w tym sezonie? Nie powiedziałbym, bo Sosnowiec też jest bardzo dobrą drużyną, więc teraz w tej lidze jest każda drużyna jest dobra, nawet choćby Sanok u siebie. Wiadomo, gdzieś te wyniki 4-0 może tak tego nie pokazują, ale nie, Unia okej, gdzieś tam może, że z Champions League gdzieś tam przyjechali teraz, ale nie, każdy przeciwnik jest taki sam dla nas, podchodzimy do niego tak samo ważnie i dzisiaj się nie udało, ale... A można oceniać waszą grę właśnie przez ten pryzmat, że Unii ci grają w tej Lidze Mistrzów i oni trochę chyba wcześniej ten swój, nie wiem, szczyt formy chcieli osiągnąć? No jest to gdzieś może takie możliwe, że gdzieś tam Unia też na pewno się rozegrała, grała tych więcej meczy z dobrymi przeciwnikami, więc może to jest to trochę, ale myślę, że dzisiaj wyglądaliśmy jak równy z równym i nawet myślę, że przeważaliśmy w pewnych momentach i nie było tutaj żadnej za bardzo różnicy. Teraz mecz w Katowicach z wicemistrzem Polski i chyba nie można powiedzieć w żadnym wypadku, że to będzie mecz łatwiejszy, bo zagracie na bardzo ciężkim terenie, więc ten tydzień chyba ogólnie jest taki dość wymagający. Tak, bardzo wymagający tydzień na katowickim właśnie spotku, bardzo ciężko nam się tam gra. Na pewno będzie ciężko wywieźć punkty z Katowic, ale postaramy się i myślę, że jesteśmy w stanie to spokojnie zrobić, tylko musimy po prostu robić to, co trener od nas każe i po prostu wszystko będzie tak, jak trzeba. Wcześniej pytałem o to, czy ten mecz był takim pierwszym wyzwaniem. No to jeśli sam mecz może takim wyzwaniem nie był w odniesieniu do tych pierwszych dwóch spotkań, no to chyba ten tydzień w porównaniu do tego poprzedniego był, czy będzie, czy jest zdecydowanie trudniejszym. No tak, jest gdzieś tam trudniejszym, są to faworyci, czy mistrz Polski i wicemistrz Polski z tamtego sezonu, ale tak jak mówiłem, że my przygotowujemy się pod każdego przeciwnika, teraz ta liga jest bardzo ciężka i czy później, czy to będzie Nowy Targ, czy to będzie Kraków na wyjeździe, czy u nas, każdy mecz będzie ciężki. Wiadomo, teraz mimo, że przeciwnicy z czołówki, ale myślę, że tutaj nie ma za bardzo jakiegoś znaczenia. Ten sezon się zaczął, ale tak naprawdę no to są jeszcze te pierwsze takie podrygi tego sezonu. Czy myślisz, że wyciągle jakoś staracie się szukać tej swojej tożsamości, tego swojego zgrania i tego, jak chcecie w tym sezonie grać? Tak, my się już powoli zgrywamy, jest coraz lepiej. W sparingach to gdzieś tam myślę, że pokazywaliśmy, teraz to będzie szło coraz bardziej w górę. Mam nadzieję, że to pokażemy właśnie w Katowicach i że to właśnie zaznaczymy taki pierwszy, mocniejszy z przeciwnikiem, tak gdzieś tam można powiedzieć, charakter czy punkt, właśnie pazur taki.